kochani, witamy w kolejnym vlogu na naszym kanale i tak jak obiecaliśmy, widzimy się we wrześniu. Boże, dzisiaj jest 1 września i powiem Wam, że nagle tak poczułam, że naprawdę za niedługo wylatujemy w naszą taką wymarzoną podróż, więc ja już się tak bardzo cieszę, już się tak nie mogę tego doczekać. Przyszedł ten wrzesień, kiedy już mieliśmy tą podróż zaplanowaną od dawien dawna, więc teraz myślę, że zleci to szybciutko i lada chwila będziemy w cudownym miejscu. Ale wracając jeszcze do rzeczywistości, jutro jedziemy na ślub mojej babci, o którym Wam wspominałam na poprzednim vlogu, dlatego dzisiaj myślę, że jeszcze trochę przygotowań będzie. Powiem Wam, że pojawił się mały problem, ponieważ na początku tego tygodnia zamówiłam sukienkę i ta sukienka nie doszła. Wydaje mi się, że coś z tą paczką się musiało wydarzyć, bo to aż niemożliwe, że została wysłana tam z 3 dni temu i nadal jej nie ma. Jeżeli dzisiaj ta sukienka nie dojdzie, no to pojawi się pewien problem i znając życie będę musiała gdzieś biegać po galeriach i szukać, w co się jutro ubrać. Moja szafa ma w sobie kilka sukienek, ale wydaje mi się, że żadna z nich nie pasuje na taką okazję. Jakieś mało wyjściowe, bardziej codzienne. Ostatnio też bardzo dużo rzeczy sprzedałam na Vinted przy przeprowadzce. No i teraz tak sobie myślę, że na pewno w tych rzeczach, które już poszły do Was, znalazłaby się jakaś kiecka, ale nie szkodzi. Jeżeli ta, którą zamówiłam, jednak nie dojdzie albo okaże się zła, no to po prostu gdzieś pojadę i będę czegoś na szybko szukać. A tu jeszcze przed chwilą zapukał kurier do naszej drzwi i przywiózł naszą w końcu komodę do sypialni, więc dzisiaj czeka nas jeszcze składanie komody i w końcu ta sypialnia będzie wyglądała fajnie. Już się nie mogę doczekać, będę mogła sobie poukładać mnóstwo rzeczy, które leży po prostu na podłodze, bo nie mamy gdzie tego schować, więc jak tylko ją złożymy, pokażę Wam, co wzięliśmy. A ty co, mój przytulasie? Dzisiaj Kolbi ma dzień przytulaka i po prostu nie odstępuje mnie na krok. Co chwilę chce, żebym go głaskała, miziała. Nie mogę cały czas z tobą leżeć, misiu. Ale kocham cię bardzo. Co ja dawno sobie nie robiliśmy wspólnego makijażu, więc czas to nadrobić. Ogólnie moja cera ostatnio woła o pomstę do nieba. Nie mam pojęcia, co się z nią dzieje. Jeżeli obserwujecie mnie na TikToku, to tamte moje zmagania z tym, co się dzieje na mojej twarzy, mogliście już zobaczyć. I ogólnie dostałam ostatnio nowe produkty od Herborian. Dlatego Wam je pokażę, ponieważ tutaj mamy taki korektor CC Red Correct. Jest to korektor na zaczerwienienia i specjalny korektor pod oczy. O tyle mnie to dziwi, że na przykład ten korektor na zaczerwienienia jest zielony. Więc sprawdźmy, czy naprawdę to zadziała, czy to jakoś zmieni kolor, czy to zakryje te moje pryszczyki na, chociaż tutaj na czole, bo tutaj na czole najbardziej je widać. Jak już dobrze wiecie, ja makijażystką super nie jestem, ale maluję się bardzo naturalnie i dużo rzeczy po prostu nie wiem, tak jak na przykład nie wiem, jak używa się taki zielony korektor. Twarzy zrobiona i szybko Wam powiem, czego używam, bo później będą o to pytania, więc to jest taki boomer z Miszy, jakby on jest stworzony specjalnie pod ten krem BB z Miszy. Ostatnio właśnie zobaczyłam, kupując ten krem, ja używam 23, jakby on ogólnie, jak go wyciśniecie, wygląda na początku, że jest bardzo dziwny kolor, ale on się ładnie dopasowuje do twarzy. No i właśnie zobaczyłam na stronie, że istnieje coś takiego specjalnie pod ten podkład, więc to próbuję, jakby to ma ładniejsze robić nam krycie, ma się ładniej trzymać ten krem BB i po prostu ma lepiej wyglądać. Czy tak jest? Nie wiem, użyłam go dopiero chyba z trzeci raz. Może rzeczywiście jest jakaś różnica, ale jeszcze jakby tak nie jestem w stanie tego stwierdzić. To mam z Eveline'a. To jest kolor Nude 20. Chyba jest w porządku. Kontur zrobiłam sobie stickiem z Rare Beauty i jest to kolorek Bright Side. I co następne? Następne używam sobie pudru z Huda Beauty i ja używam Pond Cake'a, używam go od grudnia chyba, jakby jest go cały czas bardzo dużo, jest więc bardzo wydajny. Ogólnie ja do brwi używam już od dawien dawna tego żelu z NYX'a, jest on w kolorze brązowym, nie wiem jakim dokładnie.
ale zawsze również używałam tak, żeby sobie wypełnić te brwi, tam są braki, kredki, która mi się skończyła, więc jak macie do polecania jakąś taką fajną kredkę do brwi, to możecie dać mi znać. Anastazja Soft Glam i tutaj użyłam tego takiego jasnego cienia, żeby sobie tylko troszeczkę podkreślić oko. I brązowy eyeliner z Maybelline, tusz z YSL, ten czarny. I to wszystko. A jeszcze użyłam takiego różu, który jest razem z rozświetlaczem tego z Armaniego. Ja właśnie wróciłem z siłowni, teraz lecimy szybko ogarniać prezent dla babci, opakowanie, tak na prezent, opakowanie. Opakowanie, no i trzeba jeszcze poszukać kaw, żeby dokupić kawę. Si. Powiem ci, że jaram się tym weselem, że twoja babcia wychodzi za mąż, ale obawiam się twoich wujków, którzy są bardzo mocni. Mocni zawodnicy. I chyba jutro zrezygnuję z bitwy i będę po prostu kierowcą. Dobra, prezent. Otwórz mi i mam do ciebie ważne pytanie. Stałam z 10 minut przy książkach Mroza i nie mogłam znaleźć książki, którą powiedziałeś, że Mróz ma nową książkę i chciałby się przeczytać. Jaki tytuł był tej książki? Bo nawet pytałam się pani o nowe książki, ona powiedziała, że raczej nic nowego nie dostali. No to nie, coś było kapitalista? Był kabalista, ale to było dopiero, to była trzecia część trylogii, więc a to nie, to na pewno nie to. A na pewno to był Mróz? Jak, na pewno to był Mróz i mam gdzieś screena zrobionego. Ktoś to do... nie pamiętam już to, ale zaraz ci pokażę. Chciałam zrobić prezent Michaelowi, bo stwierdziłam, że teraz będziemy, wiesz, w pociągu jechać jutro, później będziemy wracać i że sobie poczytasz w końcu, chciałeś tę książkę i chciałam mu zrobić prezent, chciałam mu kupić tę książkę i na złość nic jeszcze, nie mogłam zrobić. Ale będziemy w Empiku, podejdziemy jeszcze do jednego, tak? To mi kupisz, no. Dobrze. I słuchajcie, mówiłam wam rano, że czekam za sukienką na wesele. Jest godzina 17, a ja dostałam właśnie wiadomość, że moja sukienka dojdzie do mnie w poniedziałek. Dlatego mamy misję jeszcze znalezienia szybko jakiejkolwiek kiecki, cokolwiek, co bym... Wolna masz. Cokolwiek, co bym mogła założyć jutro. Jeżeli znajdę, to oczywiście wam pokażę. Jak to facet, ja idę czwarty raz w tym samym secie na jakąś taką okoliczność lepszą, także... Ale u mojej rodzinki jeszcze w tym secie nie byłeś, tak? Także oni pomyślą, że to nowość. No to dobrze. I z racji tego, że jutro rodzice mają wychodne i idą się bawić, tak teraz robimy dzień dziecka Kolbiemu. I przyszliśmy go wybawić do parku. Mamy niedaleko park. Tutaj masz, Kolbisiu, Boże, kiedy ci ślepy czasami jesteś. Czy czerwonych piłek nie widzą psy, czy jak to jest, bo jakichś kolorów średnio widzą, nie? I Kolbi zawsze ma piłkę żółtą albo pomarańczową i zawsze ją widzi. Teraz kupiliśmy czerwoną i ma problem. Nie wiem, czy widzicie, ale tam leży taka czerwona piłeczka i zobaczcie, co robi Kolbi. Biega wokół niej, czuje ją, ale totalnie jej nie widzi. Brawo! Oczywiście, żeby nie było, żartowałam z tym dniem dziecka. Nie wychodzimy tylko na dzień dziecka z psem do parku, tylko właśnie mamy park bardzo blisko i tak to jest taki jego... Jest to taki jego ulubiony park, że jak on widzi, już zna drogę po prostu tego parku i jak widzi, że już skręcamy w tą ścieżkę, żeby tu przyjść, to głupawka mu odwala straszna, jakby już po prostu tak się nie może doczekać, bo wie, co go tutaj czeka. Skoczy czy nie skoczy? Ostatnio jedna osoba nie skoczyła i zjeżdżali na dół po raz pierwszy z tego, co widziałem, a obserwuję to z balkonu bardzo często, jak ludzie skaczą i jest. Ale mu zazdroszczę. To jest tak fajne uczucie. My to bungee widzimy naprzeciwko naszego balkonu, także ja widziałem już chyba z 200 skoków, jak ludzie oddają. Też można tutaj skakać parami, także to też jest bardzo fajne doświadczenie. Osobiście nie skakałem z parami, ale jak byliśmy z chłopakami w Grecji, to na bungee mieliśmy okazję skakać i powiem wam, że to jest naprawdę mega przeżycie. Jeszcze na Koryncie, na kanale koryńskim, piękny widok. Jak znajdę filmik, to może go wstawię. Ale byłem bliski, żeby tego nie zrobić, z tego względu, że tak mi serce biło, całe wręcz drętwiałem z takiego stresu. To było bardzo nieprzyjemne uczucie, ale jak już skoczyłem,
to pierwsze 2 sekundy był taki bardzo mocny szok, a potem już poszło i czułem się jak ptak wolny. Ale niestety nie jestem wolny. No przecież żartuję. Słyszałam to. Ale piękne słoneczko nas przywitało w parku. Miało być ogólnie przez te 2 ostatnie dni bardzo ponuro i bardzo deszczowo, a tutaj proszę bardzo, sprzyja nam wszystko, żeby godnie pożegnać naszego pieska, który zostaje u znajomych na cały weekend. O tym, żebyście nie myśleli, jest wielkie wesele, nie wiadomo jakiej sali i tak dalej, bo na pewno i ja, i Michael byśmy się wtedy ubrali trochę inaczej. Jest ślub o godzinie 13, później idziemy po prostu na duży rodzinny obiad, więc na pewno tutaj suknia do ziemi, czy jakaś suknia balowa odpada. Dlatego postawiłam trochę na takiego klasyka, ale to była jedyna chyba rzecz, która mi się spodobała. Jest to taka sukienka, o taka, bez ramionczek. Taka krótsza, ale też nie za krótka, żeby nie wiadomo ile nie odkrywała. Na pewno do urzędu jeszcze ubiorę marynarkę, żeby tutaj, wiecie, nie być goła na górze. Będę się po prostu lepiej czuła, jeżeli będę miała jeszcze marynarkę na sobie, więc padł wybór na tą sukienkę. I do tego postawiłam na kozaczki. Ja te kozaki widziałam już rok temu chyba w Zarze i już mi się wtedy spodobały. No i teraz pojawiły się ponownie. A tak, miałam założyć szpilki. Ale z tą pogodą, która jest za oknem, jakby teraz nigdy nic nie wiadomo. Dzisiaj było słońce, ale jutro pokazuje deszcz tam, gdzie jedziemy. Dzisiaj chciałabym mieć błota w stopach, ponieważ nie mam takich typowych szpilek, tylko mam takie sandałki na obcasie. Jakby wszystkie moje buty wyglądają tak, takie wyższe. No i stwierdziłam, że w tą pogodę raczej tego nie założę, więc postawiłam sobie na takie właśnie kozaczki. Myślę, że to będzie wyglądało elegancko, nie będzie wyglądało nie wiadomo jak tak okolicznościowo, ale wydaje mi się, że będę się dobrze czuła, tak jak mówię, rodzinny obiad, więc postawiłam na to. Jeżeli będziecie chciały jakieś numery referencyjne tych rzeczy, to oczywiście piszcie w komentarzach i wszystko dam. Tymczasem lecimy się pakować, bo naprawdę jakby dzisiaj było tyle do roboty i połowę z listy rzeczy, jakby co mieliśmy zrobić, nie zrobiliśmy. No ale czasami tak bywa, że po prostu człowiek się nie wyrabia z czymś, więc teraz najważniejsze, idziemy się spakować, zjeść jakąś dobrą kolację i położyć się spać, bo jutro czeka nasz ciężki, długi dzień, a jednak musimy bardzo, bardzo wcześnie wstać. A czy ja Wam mówiłam dzisiaj, że będziemy składać komodę i nasza sypialnia będzie gotowa? Być może tak mówiłam, ale niestety wszystko jak było na ziemi, tak jest dalej na ziemi. Właśnie to jest jedna z rzeczy z listy, które jakby nie udało nam się zrealizować. Michael mówi, dobra Ania, nawet o 24, ale to złożymy. Ale dla mnie to jest bez sensu, jakby mamy się wyspać też. Nie chcę, żebyśmy jutro na tym ślubie, na tym obiedzie byli, wiecie, tacy zaspani, zmęczeni, bo w północy składaliśmy komodę. Jakby nie pali się... Przyjedziemy w niedzielę, złożymy to w niedzielę, jakby wszystko będzie gotowe. Przyszła do nas jeszcze jedna piękna paczka, jakby do dekoracji tej naszej sypialni, ale wydaje mi się, że to już Wam zostawię właśnie na następnego vloga. Wtedy, kiedy sypialnia będzie skończona, pokażę Wam, co przyszło, ale ja się mega jaram. Będzie po prostu tak pięknie tam, że już się tego nie mogę doczekać.